Jesteśmy znowu w salonie komputerowym Procomp.pl przy ulicy Królewieckiej 34 i wcześniej, długo, długo wcześniej zapowiadana niespodzianka dla miłośników gier komputerowych, a przede wszystkim dla miłośników gry w wirtualną piłkę nożną. Jest dzisiaj z nami Sebastian Kiełpiński z Procompu i Grzesiek Lewandowski, lider Alsen Teamu, czyli takiej grupy, która wirtualnie gra w FIFA. Przy współpracy projektu Wocławek panowie zainaugurują za chwilę wirtualne rozgrywki FIFA 14, tak? Dokładnie, FIFA 14 i prawdopodobnie będzie jeszcze jedna gra StarCraft 2. Chcemy zorganizować w najbliższym czasie, od piątku będą zapisy szczegółowe, zasady gry przedstawi Grzegorz, jeżeli chodzi o grę FIFA 14, jeżeli chodzi o grę StarCraft, też będziemy mieli tutaj sędziego, który na stronie, na fanpage'u naszym na Facebooku, esport.wocławek, przedstawi szczegółowe zasady turnieju w StarCrafta 2. Będą to turnieje online, gdzie finały, bezpośrednio finały odbędą się w salonie Procomp.pl przy Królewieckiej, dlatego że w finale tu z automatu będą tylko dwie osoby. Przygotujemy bardzo fajne stanowiska, przygotowaliśmy bardzo fajne nagrody, o których też wspomnimy za chwilę. Okej, okay. Grzegorz Lewandowski, Alsen Team, FIFA, jeszcze do niedawna FIFA 13, teraz już FIFA 14. Ja przypomnę również, że projekt Wocławek właśnie w tej chwili startuje z kolejną edycją projektu o tolerancji, wykopmy rasizm ze stadionów. W zeszłym roku wspólnie robiliśmy też dużą imprezę w ramach tego projektu, ale do tej pory graliśmy w realu, tak? A w tej chwili będziemy grali wirtualnie. I kilka słów, Grzegorzu, jak to będzie wyglądało? Kto może wziąć udział? Jak będą odbywały się te rozgrywki? Gdzie będziemy widzieć, kto z kim wygrał, kto z kim przegrał i tak dalej? Myślę, że udział może wziąć każdy. Zapisy będą trwały tydzień od najbliższego piątku do kolejnego piątku. Zapisywać się będzie można poprzez komentarz w danym temacie na naszym fanpage Esport Wocławek. Rozgrywki będą trwały, że będzie albo faza grupowa, albo pucharowa, w zależności od tego, ile osób będzie chętnych do gry. Poszczególne wyniki będzie właśnie można również oglądać na fanpage, bo będziemy tam co jakiś czas dodawać różne wpisy. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tak jak tutaj już kolega wcześniej powiedział, całe rozgrywki będą odbywały się online, a finał tutaj będzie rozegrany u nas w firmie. Okej, okay. Nie ma tutaj rozgraniczenia co do zgłoszenia się do udziału, że to mogą być i ci, którzy wczoraj dopiero pierwszy raz odpalili FIFA i ci, którzy już no, są mistrzami, tak? Tak, zgadza się. Może zapisać się każdy obojętnie od wieku, rangi i tak dalej. Po prostu każdy. Czyli praktycznie cały ten turniej jest skierowany do tych wszystkich, którzy chodzą, oddychają i umieją obsługiwać klawiaturę komputera. Zgadza się. Chciałbym zauważyć, że turniej jest całkowicie darmowy. Zapisujemy się, osoba, która chce wziąć udział, nie ponosi żadnych kosztów, jedynie swój czas angażując się w to przedsięwzięcie. Chciałbym też podziękować projektowi Wocławek i portalowi Młody Wocławek, który w jakiś sposób tutaj współpracuje z nami i też poprzez swój portal nagłośni tą zabawę. Przewidzieliśmy dosyć ciekawe nagrody, głównie dla dwóch pierwszych miejsc, wiadomo, bo tutaj też będzie odbywał się finał. Za pierwsze miejsce będą ciekawe słuchawki z kuponami na wydruki i jeszcze różnego rodzaju gadżetami. Za drugie miejsce wstępnie, bo wiadomo, że nagrody tutaj jeszcze mogą się zmienić. Za drugie miejsce mamy bardzo fajną gamingową podkładkę na TK, jak również kupony i jakieś tam takie drobne upominki. Okej, okay, czyli przypomnijmy jeszcze raz, kiedy startują te gry, w jaki sposób można się do nich zgłosić i gdzie skontaktować się zgłosić, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania. Myślę, że jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to właśnie najlepiej napisać na nasz fanpage Esport Wocławek i tam będziemy odpowiadać na wszystkie pytania. Dziękujemy, a potencjalnym kandydatom do gier życzymy zwycięstwa, zarówno w jednej, jak i w drugiej grze. Przypomnijmy, jeszcze Sebastian przypomni, jakie to będą gry? Będzie gra FIFA 14 i StarCraft 2. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału. Zapraszamy. Dziękuję.